Chwała Bogu. Drodzy. Jeszcze 2 lata temu słowo test kojarzyło się z testem dla uczniów w szkole albo z testem ciążowym w przypadku kobiet ubiegających się o dziecko albo z testem zderzeniowym, jeśli ktoś lubi motoryzację. Dziś niestety słowo test kojarzy się ludziom jedynie z wacikiem na patyczku albo z takim ekspres testem, który można kupić w każdym markecie niemal za parę złotych. Dlaczego ludzie się testują? Chcą wiedzieć, czy mają to, co zakładają, że mają. Albo są proszeni o to, żeby się przetestowali. Wiecie, dziś nie będziemy mówić o tego typu testach, bo to nie ma znaczenia. Ale jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani, żeby wykonać pewnego rodzaju test. Nie test medyczny. Chcemy sprawdzić, czy to, co mamy, czy to, co deklarujemy, że mamy, rzeczywiście mamy. Chodzi o test na obecność Ducha Świętego. A więc to jest test tak naprawdę na to, czy jesteśmy zbawionymi ludźmi. Test, czy mamy zbawienie, czy jesteśmy pewni swojego zbawienia. Chciałbym, żebyśmy, drodzy, przy omawianiu tego tematu na podstawie Bożego Słowa pozwolili, żeby Duch Święty dokładnie przebadał nasze wnętrze. Dokładnie przetestował te wszystkie zakamarki. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się w spokoju, w ciszy przez te może 50 minut z hakiem, jak wygląda naprawdę moje życie. Nie jak powinno wyglądać, nie jak pokazuję innym ludziom, ale jak jest naprawdę. Ja mówię to do siebie też, przede wszystkim do siebie. Jak wykonać ten test? No, dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba płacić za ten test. Także spokojnie. Nie trzeba stać w długiej kolejce. Nie trzeba czekać 6 godzin na wynik, bo niektórzy czekają 6 godzin na wynik. Nie trzeba też, chyba to najważniejsze, wymazywać się nigdzie. Także naprawdę spokojnie. I skuteczność tego testu wynosi 100%. 0 błędnych prób. Wszystkie wyniki będą 100% potwierdzone. Nie trzeba się wymazywać, ale trzeba zrobić jedną rzecz. Otworzyć Biblię. Także możemy otworzyć na 1 liście Jana, 5 rozdział. Badanie będzie trwało 50 minut. Jeżeli jesteśmy gotowi, no to do dzieła. 5 rozdział 1 listu Jana. I na początku przeczytajmy werset 13, który nas wprowadzi do tego testu. On daje nam instrukcję, jak poprawnie go wykonać. Więc 1 Jana 5 rozdział werset 13. Werset 13. Jan pisze tak. To napisałem wam, abyście, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, tak? Abyście wiedzieli, że macie. Że macie żywot wieczny. Więc jak sprawdzić, czy masz żywot wieczny? Że jesteś naprawdę zbawionym człowiekiem. Że gdy dzisiaj przyjdzie ci umrzeć na przykład, to jesteś zbawiony. Jan mówi, to napisałem wam. Co znaczy co? No pierwszy list. Pierwszy list. To napisałem wam. Czyli Jan mówi niejako, chcesz wiedzieć, że masz żywot wieczny? Chcesz wiedzieć, mieć przekonanie, że gdy zamkniesz oczy, oddasz ducha, trafisz do nieba, będziesz w obecności Pana Jezusa Chrystusa? To nie idź do kościoła. Tam nie musisz odmawiać modlitw różnych rzeczy, tylko otwórz Biblię, otwórz pierwszy list Jana i po prostu się przebadaj. I okazuje się, że pierwszy list Jana to jest to miejsce w Biblii, do którego możemy wziąć swoje życie, zestawić z tym listem i będziemy mieli wszystko jak kawa na ławę. Wszystko będzie jasne. Wiecie, nie będziemy dzisiaj omawiać całego listu, bo to jest wręcz niewykonalne, ale chciałbym skupić się na kilku wersetach,
które ukażą nam prawdę o sobie samych. I powiem szczerze, kiedy przygotowywałem po wielu modlitwach to kazanie, to Bóg mnie naprawdę bardzo mocno dotknął i tak przeczołgał, że zobaczyłem wiele rzeczy, które nie są jeszcze w porządku. I może być tak, że poczujemy się gdzieś tam dotknięci. Ale wtedy nie patrzcie na mnie, że ja tu kogoś dotykam, tylko Słowo Boże. Bo ja tu jestem tylko, żeby przekazywać to Słowo. Jedna rzecz też. Jak będziemy to analizować, to nie myślmy o sąsiedzie obok. Czyli wiecie, o co chodzi, nie? A dobrze mu, ale mu dał teraz. To do niego było, albo do niej, ale dostał. Nie, nie róbmy tego. Tylko popatrzmy na swoje życie. Co tam ze mną jeszcze jest nie tak? Więc drodzy bracia, drogie siostry, kiedy mówimy o zbawieniu, to dobrze wiemy, że przychodzi ono w pełni od Pana Boga. To jest fundamentalna prawda biblijna. Nic nie jest z nas. Bóg daje nam zbawienie, ale daje nam też wiarę, daje nam pokutę doprowadzającą do zbawienia. Po prostu tak postanawia. I gdy mamy wiarę, to Biblia uczy, że mamy po prostu pewność tego, że jesteśmy zbawieni. Ale pojawia się bardzo ważne pytanie. Skąd wiedzieć, że mamy prawdziwą wiarę? Skąd mamy mieć pewność, że to przeświadczenie, które mamy w swoich sercach, nie jest tylko iluzją, nie jest tylko wytworem naszej fantazji, wkręciliśmy sobie coś, ale że jest to prawdziwe działanie Ducha Świętego w naszych sercach? Co jest dowodem na to, że Bóg świadczy naszemu sercu, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Co jest na to dowodem? Wiecie, łatwo jest powiedzieć, wierzę w Jezusa Chrystusa. Okej. Ale trudniej jest wykazać dobre argumenty na to, że rzeczywiście tak jest w moim życiu. To wcale nie jest takie proste. Ale chrześcijanin musi być pewien tego, co obiecuje mu Jezus. Ma być pewien, że jest zbawionym człowiekiem. I musi też wiedzieć, na jakiej podstawie posiada tą pewność. Żeby nikt nie przyszedł i ci nie podważył tej podstawy. Żeby ci nie zarzucił, że musisz jeszcze coś tam zrobić i inne rzeczy wykonywać. Bo wtedy się biorą religie, odstępstwa, sekty, herezje. No to co? Pierwszy test wykonujemy? Pierwszy test. Twój stosunek do grzechu. Pierwszy Jana. Cały czas będziemy dzisiaj się poruszać w tych fragmentach. Na chwilę odskoczymy do Galacjan, Koryntian, ale powiem kiedy. Więc pierwszy Jana, rozdział pierwszy. Omówimy wersety 5-9. Ale na początku od 5. Jan mówi do nas tak. Zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Więc ten werset, drodzy, o czym nam mówi? On nam mówi, że Bóg nie jest zakryty. Nie chowa się przed człowiekiem. Nikt z ludzi nie może dzisiaj przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, no ja nie wiem, jaka jest tam Twoja wola, ona jest tak ukryta i ja w ogóle nie mogę do tego nawet się zbliżyć. Nie. Tak naprawdę Bóg jest światłością, czytamy. Światłością. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Nie ma w Nim żadnego podstępu, żadnego grzechu, żadnego ukrywania, zatajania faktów przed człowiekiem. Jeśli chodzi o zbawienie człowieka, jego oczekiwania względem nas, względem ludzi, to On nic nie ukrywa. Nic nie ukrywa. I dlatego w Piśmie Świętym objawił, kim jest i czego żąda od nas, jako od swoich stworzeń. Od ludzi. Ode mnie, od ciebie. Zobaczmy werset 6. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. I nie trzymamy się prawdy. Słuchajcie, przekaz jest dziecinnie prosty. Jeśli uważasz się za wierzącego chrześcijanina, i uznajesz tę prawdę, że Bóg jest światłością, a mimo to nadal nieustannie, celowo chodzisz w ciemności, to nie możesz twierdzić, że masz z Nim społeczność. Społeczność, grecka koinonia, czyli relacja, więź, zażyłość. Nie możesz tak twierdzić. Innymi słowy, jeżeli mówisz, że jesteś chrześcijaninem, ale ciągle postępujesz wbrew temu, czego Bóg od ciebie żąda, wbrew temu, jaka jest Jego wola, dokładnie opisana w Biblii, jeżeli na przykład nieustannie żyjesz w grzechu, nie widzisz potrzeby, w ogóle potrzeby, żeby coś z tym zrobić. Tak jest fajnie, zostawmy to, to moje życie, to moja sprawa. To pomyśl, czy dostarczasz dowody na to, że prawdziwie się nawróciłeś? Że jesteś prawdziwie wierzący?
Swoim życiem nie dostarczasz takich dowodów. Dlatego werset 7, zobaczcie, przeciwstawia. On podaje przeciwieństwo tej sytuacji. Jan mówi tak. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli chodzimy w światłości. Zobaczcie, jakie to wielkie słowo. To jest najważniejszy dowód na to, że naprawdę się nawróciliśmy. Chodzenie w światłości. Owocem prawdziwego nawrócenia jest chodzenie w światłości. Co to znaczy? To znaczy przebywanie przy Bogu i życie zgodne z Jego wolą. Pamiętacie, dlaczego Adam i Ewa, gdy zgrzeszyli, to natychmiast ukryli się między drzewami ogrodu? Bóg o to zapytał Adama. Mówi, gdzie jesteś? A on co na to? Słyszałem twój szelest i skryłem się. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 10. Adam nie mógł przebywać w światłości. Więc gdzie uciekł? W krzaki. Do cienia. Zakrył się. Chciał być w ciemności. Musiał być w ciemności, bo nie mógł już w tym stanie stanąć przed światłością. Jeżeli uważasz się za chrześcijanina, nie możesz żyć w grzechu. Nie możesz chodzić w ciemności, ponieważ miejscem Bożego dziecka jest przebywanie przy swoim Ojcu, czyli przy światłości. Nie w żadnych krzakach. Nie ukrywajmy się. Ktoś powie, no okej, ja wierzę w Jezusa Chrystusa od wielu lat, jestem biblijnie wierzący, no ale nadal czasem grzeszę, no zdarzy się. I to tak się czasem zdarzy, że ojej. Wierzę, ale upadam. Jestem dzieckiem Bożym czy nie? Zobaczcie, druga część wersetu 7 o tym właśnie mówi, to wyjaśnia. Czytamy, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Więc gdyby zbawiony człowiek, słuchajcie, nigdy miałby nie zgrzeszyć, nigdy miałby nie upaść, to werset byłby w Biblii czy nie? Nie byłoby. A jest. Więc o co chodzi? Jan nie mówi do nas, że jeżeli upadniemy, że jeżeli popełnimy grzech, nawet bardzo ciężki, to znaczy, że nie jesteśmy zbawieni. On tego do nas nie mówi. On mówi raczej o naszym stylu życia. On mówi o naszym stosunku do grzechu. Co my myślimy o tej grzeszności? Co my twierdzimy o tym, co się stało? O tym, jak postrzegamy naszą grzeszność? Chrześcijanin chodzi w ciągłej światłości, ale nie dlatego, że jest doskonały w całym swoim postępowaniu. Nie dlatego, ale dlatego, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas nawet wtedy, gdy popełnimy ciężkie grzechy i uchybienia i robimy to tak naprawdę codziennie. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile razy zgrzeszyliśmy. Już nawet dzisiaj rano. Taka jest prawda. Jeśli popełnimy grzech, to objawem prawdziwości naszego chrześcijaństwa jest to, że cierpimy z powodu zranienia Boga. I słuchajcie, tu nie chodzi o wyrzuty sumienia. Ludzie mówią, tak, ja mam wyrzuty sumienia, jak mogłem tak zrobić? Słuchajcie, tak robią ludzie też niewierzący. Ateiści tak mówią. Bo wyrzuty sumienia to nie jest pokuta. Wyrzuty sumienia to jest uzmysłowienie sobie, no tak, no byle jak postąpiłem, nie w porządku. Ale to nawet niewierzący może przyznać. Prawdziwa pokuta to jest ból związany z tym, że zasmuciliśmy Pana Boga. Mamy pretensje do siebie, tak. Ale natychmiast wołamy do Ojca, żeby nam przebaczył, żeby nie odbierał nam swojego Świętego Ducha. I wiecie, w tym jest pewna prawidłowość. Im bardziej czujemy ciężar swoich grzechów, tym bardziej jesteśmy przez Boga oświecani. Człowiek, który twierdziłby, że może sobie grzeszyć, bo ma łaskę, bo wyznał sobie tam Jezusa kiedyś, ochrzcił się, poszedł do pastora, jest w kościele i sobie grzeszy. No przecież łaska jest. Przecież jest łaska. No to czy rozumie w ogóle, o co chodzi w zbawieniu człowieka? Nie rozumie. Gdy jesteśmy coraz bliżej Boga, to coraz bardziej dostrzegamy swoje grzechy. Jest nam coraz ciężej z tym żyć. To nas przygniata. Znowu zawiodłem, znowu nie tak postąpiłem. Człowiek nie robi, a dobra, łaska, nie, idę dalej. On jest coraz bardziej przerażony tym, jaki jest, bo im bliżej jesteś światłości, tym bardziej widać szczegóły. Mamy teraz Full HD, nie?
Kiedyś mieliśmy takie 640 na ileś tam. To nie było nic widać, nie? To tam. Było dobrze słychać, ale jakość obrazu. Jak przełączyliśmy z Maciejem na lepszą jasność matrycy i rozdzielczość, więcej światła przyszło, to mówię, ludzie, jakie on zmarszczki i siwe włosy. I jeszcze jakieś niedoskonałości i to, i tamto. I... Ale czy tak nie jest z naszym grzechem? Im więcej światła, im więcej rozdzielczości, tym widzimy więcej. No i tak jest z grzechem. Dziecko Boże nie wykorzystuje łaski jako pretekst albo zasłonę do trwania w grzechach. Nigdy. Był taki problem w Rzymie. I Paweł mówi, to co, mamy grzeszyć, żeby łaska obfitsza była? I mówi, przenigdy. Ale zobaczcie, do jakichś karkołomnych wniosków doszli tam ci chrześcijanie. No, skoro jestem zbawiony, no to no, okej, okay, Panie Boże, no wybrałeś takiego, no to teraz mnie masz. Ale tak nie jest. Tak nie wolno myśleć. I właśnie taka postawa serca, pełna bólu, kiedy upadamy, jest najważniejszym dowodem na to, że jesteśmy zbawieni. Nasze grzechy nie są nam obojętne. Przejmujemy się każdym z nich. Pamiętacie, jak wyglądało to przed nawróceniem? No różnie. Różnie. Przed nawróceniem grzech w ogóle nam nie przeszkadzał. Właściwie chyba nawet nie postrzegaliśmy naszych zachowań jako grzech. W kategoriach grzechu, nie? Po prostu się działo. Nawet radość niektórzy czerpali z grzechu. Jeden człowiek mi ostatnio powiedział, ale ja tak kocham grzeszyć. Nie wiem, no, bo w krzakach siedzisz. Bo jak cię Pan Bóg światłem swoim poczęstuje, to wszystko wyjdzie, co tam się dzieje w tobie. Taka prawda. I zobaczcie, grzeszne życie naprawdę jest dla ludzi zabawą, jest igraszką, ale fajnie, pogrzeszmy, bawmy się. Nie widzą w tym nic złego. Ale gdy pojawia się w naszym sercu społeczność z Ojcem i z Synem, to grzech zaczyna bardzo przeszkadzać. Bardzo przeszkadzać. I nie chcemy grzeszyć. Grzech przestaje być nam potrzebny do czegokolwiek. Naszym pragnieniem i staraniem jest w ogóle nie grzeszyć. Ale jest problem. Nie da się. Bo jesteśmy jeszcze na ziemi, bo jeszcze mamy ciała, które czasami są przyzwyczajone do pewnych rzeczy i czasami te pokusy i ten świat i sprawia, że bęc i leżymy. Ale cierpimy z tego powodu. I to cierpienie jest dowodem, że masz zbawienie, że Bóg zmienił ci serce. Tak? I to zaczynasz rozumieć. Co za tym idzie? Jako dzieci Boże zaczynamy dostrzegać, że po swoim nawróceniu nasze życie się zmienia. Ono nie stoi w miejscu. Jak się rodzi dziecko, to ono rośnie. Jakby minął rok, dwa, trzy, a ono nadal tam w pieluszki robi i be. I nic, mija 15 lat, a ono dalej w pieluszkach, to co się dzieje? No, coś nie tak z tym dzieckiem chyba. O co tu chodzi? Normalne jest, że dziecko wzrasta, robi postępy, staje na nogi, potem zaczyna mówić, potem zaczyna broić, pyskować, potem chodzi do szkoły i tak dalej i wzrasta na dorosłego człowieka. I tak samo jest w chrześcijaństwie. Tak powinno być. Kiedy człowiek wzrasta w Chrystusie, coraz bardziej pragnie upodabniać się do Jezusa. Coraz bardziej pragnie upodabniać się i realizować wolę Bożą w swoim życiu. Wolę Bożą, która jest tutaj objawiona na kartach Pisma Świętego. I wiecie, to nie jest z naszej strony jakiś teatr, jakiś tam hipokryzja, jakieś żarty, tak? Że no, teraz musimy być tacy poprawni, bo tam z Biblią chodzę sobie. Nie. Po prostu my chcemy tak żyć. Pragniemy tak żyć. To się staje naszą naturą. To jesteśmy naprawdę my. Chciałbym zaznaczyć tutaj jeszcze ważną sprawę, drodzy. Życie zbawionego człowieka nie staje się od razu idealne i bezgrzeszne. Czasami jest tak, że Bóg, kiedy zbawia człowieka, zabiera mu te ciężkie rzeczy, które musiał przebyć. Ale czasami jest tak, że zostawia je. On wie, co robi. U Pawła też zostawił wiele rzeczy. Jakieś ciernie w ciele nawet mu specjalnie tam dokładał czasami, żeby go wychowywać. Dlatego właśnie Jan, zobaczcie, on nie mówi o bezgrzesznej doskonałości. Zobaczmy, co dalej pisze w wersecie 8. Mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. Prawdy w nas nie ma. Prawdy w nas nie ma. I w czasach, kiedy Jan, apostoł, pisał ten fragment, w zborach pojawili się fałszywi nauczyciele, o czym mówiłem tydzień temu troszeczkę. Oni nie tylko prawdy doktrynalne tam próbowali ruszyć, ale też przychodzili ze swoimi przemyśleniami. Mówili, że nie mają grzechu. Mówili, że są bezgrzeszni. Albo mówili tak, jak się nawróciłeś, to nigdy nie wolno ci zgrzeszyć. Nigdy. Bo jak zgrzeszysz, no to znaczy się, że nigdy nie byłeś chrześcijaninem.
Więc zobaczcie, jak sprytnie przekręcali prawdę o zbawieniu człowieka. Zwodzili samych siebie, bo nie chcieli spojrzeć prawdzie w oczy. A prawda była taka, że ci ludzie nigdy nie zrozumieli, na czym polega oczyszczająca moc krwi Chrystusa. Bardzo daleko zagalopowali się w swoich poglądach i prawdopodobnie trzeba przyznać, że chyba nie byli zbawieni. No bo słuchajcie, jeżeli ktoś twierdzi, że jest bez grzechu, on nie ma grzechu, to potrzebuje Jezusa czy nie? No nie potrzebuje. A jak nie potrzebujesz Jezusa, to nie jesteś zbawiony, a nauczasz herezji. I w przeciwieństwie do takiego spaczonego poglądu, Jan pisze, zobaczcie, co robi człowiek zbawiony. W wersecie 9 mówi tak. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Zobaczcie, człowiek zbawiony to nie jest człowiek, który polega na swojej świętoszkowatości. Taki poprawny, on nigdy nie zgrzeszy, on się brzydzi, wszystko, absolutnie, gdzie? I z góry patrzy na innych, nie? No przecież ja jestem lepszy od ciebie, nie? Więc jest problem. Żaden zbawiony człowiek nie twierdzi, że jest już tak doskonały i już Pana Boga za nogi chwycił, że nigdy nie popełni grzechu. Żaden tak nie powinien nawet myśleć. Prawdziwy chrześcijanin to świadomy człowiek, który tak bardzo przejmuje się swoją grzesznością, że niemal codziennie przeprasza Boga, że mógł go dotknąć swoim postępowaniem, myślą i czynem. I on będzie przepraszał, nawet jak nie jest świadomy, że zgrzeszy. Bo nie chce zranić swojego Ojca. Prawdziwy chrześcijanin, gdy upada i zgrzeszy, to cierpiące serce prowadzi go do natychmiastowej pokuty, do wyznania swoich grzechów. Nie drugiemu człowiekowi, nie tam jakiemuś rozjemcy, kapłanowi, bo kapłana mamy jednego. Kapłanem jest Jezus Chrystus. On jest jedynym pośrednikiem i to dlatego do Niego kierujemy się ze swoimi grzechami. Prawda jest taka, drodzy, że nawet gdy wzrastamy jako chrześcijanie, nawet kiedy mamy stażu wiary 30 lat, 40 lat, to i tak, mimo że odnosimy coraz więcej zwycięstw w jakiejś słabości, która nam towarzyszy, to i tak w 100% nigdy nie będziemy wolni od grzechu. Będziemy wolni od grzechu wtedy, kiedy przyjdzie po nas Jezus. I wtedy Paweł mówi, będzie doskonałość, będzie pełnia doskonałości. Ale co jest tym najważniejsze? Pamiętacie, jakiś czas temu, kilka tygodni temu omawialiśmy list do Filipian? No, powrócimy do tej serii, ale tam pierwszy rozdział, 6 werset mówi tak. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli jesteś zbawiony i Pan rozpoczął w tobie dobre dzieło, to ty będziesz owocował cały czas do przodu i do przodu. I będziesz upadał i będziesz uwalał konkretnie, ale będziesz natychmiast wstawał i będziesz prosił Pana o łaskę i będziesz dalej ciągnął ten temat. Dalej będziesz się uświęcał. Dlaczego? Bo Bóg pracuje w tobie. Jeżeli Bóg w kimś nie pracuje, to w momencie grzechu on odpada i idzie sobie. I go nie ma. On mówi, jestem beznadziejny, nie mam siły. Odchodzi ze zboru. A po co mi zbór? Ja w ogóle tam... I zaczynam filozofię wierzyć, inne rzeczy. Bo nigdy nie było w nim Ducha Świętego, bo nikt nim nie pracował. On sam pracował nad sobą, a nie pracował w nim Pan Jezus w Duchu Świętym. Warto pamiętać taką bardzo ważną prawdę teologiczną, kochani. Niektórzy nie lubią teologii, ale trzeba mieć jakieś podstawy. Chodzi o to, że kiedy Jezus nas zbawił, kiedy nas powołał i narodziliśmy się na nowo, to nie staliśmy się od razu bezgrzesznymi, świętymi ludźmi. Ale oznacza to, że zostaliśmy uznani za świętych. Oznacza to, że odtąd Bóg traktuje nas jako świętych, ponieważ usprawiedliwia nas w Jezusie Chrystusie. Bóg nie patrzy z nieba i mówi, o, on jest taki święty, wspaniale, wszystko robi. Nie. On pierw patrzy na Syna i mówi, on w Niego wierzy, więc ja Go usprawiedliwiam. To jest bardzo ważna prawda. Zatem jak brzmi prawidłowy wynik tego pierwszego testu? Jak on brzmi? Jeżeli jesteś zbawiony, jeżeli masz życie wieczne, to zerwałeś z trwaniem w grzechu, i masz bliską społeczność z Panem Jezusem i z Bogiem Ojcem. Jeżeli tak jest, no to pięknie. Jeżeli nie, trzeba się nawrócić. Trzeba się nawrócić, po prostu. Drugi test. Drugi test pewności naszego zbawienia to jest 2 rozdział u Jana, werset 3 i 4. 1 Jana, 2 rozdział, werset 3 i 4.
A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Więc drugi test na pewność zbawienia to zachowywanie przykazań. Gdy czytamy o zachowywaniu przykazań, to w biblijnej Grece mamy takie słowo, które brzmi teromen. I ono odnosi się do przestrzegania, ale w znaczeniu stosowania przykazań. Stosowania przykazań. Więc chodzi o to, żeby stosować w życiu nakazy, słowa oraz czyny Pana Jezusa. Co to znaczy, jeśli chodzi o praktykę w naszym chrześcijańskim życiu? Słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy bezbłędnie podporządkowywali się wszystkiemu, bo to się nie da. Człowiek nie da rady wszystkiego wziąć i idealnie wszystko wypełnić. Ale chodzi o takie serdeczne przyjęcie, dobrowolne podporządkowanie się całej objawionej woli Bożej, którą mamy w Słowie Bożym. Zauważmy, że Jan powtarza to w 5 rozdziale, w wersecie 3. On mówi tak tutaj. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są jakie? Nie są ciężkie, nie są uciążliwe, mówią niektóre przykłady. No to pojawia się pytanie, jak zbadać siebie na tym etapie testu? Zastanów się. Gdy czytasz codziennie Biblię, no i nagle dostrzegasz, że nie robię tak, jak mówi Biblia. No krótko mówiąc, coś tam jest nie tak, coś mnie dotknęło. To jak reagujesz w tym momencie? Bo wiecie co, właśnie nasza reakcja w tym momencie bardzo dużo nam mówi o tym, czy rzeczywiście pragniemy przestrzegać przykazań Jezusa. To już nie sam fakt, czy przestrzegamy, czy nie, tylko reakcja na to, że Biblia nam coś wytknie i nam coś uzmysłowi. Warto na przykład przemyśleć, czy to, co Bóg powiedział do mnie dzisiaj przez swoje słowo, uderza w moje usposobienie i w mój charakter. Czy pokornie uznaję, że Bóg wie lepiej i chętnie zgadzam się z Jego słowem. Druga sprawa, pomyśl. Czy zmiana swojego postępowania w tej sprawie, o której uświadomiło Cię Słowo Boże, jest dla Ciebie uciążliwa, tak jak mówi ten werset. Czy to jest uciążliwe dla Ciebie? Coś takiego, wiecie, ktoś może powiedzieć w sercu, to już jest przesada. Bez przesady z tą religijnością, tak? Ja wiem swoje. Jeszcze inni mówią Biblia, Biblią, życie, życiem. To nie jest objaw narodzenia na nowo. To nie jest objaw narodzenia na nowo. Czy raczej od razu, kiedy czytamy, to staramy się przekładać te pouczenia Boże w życiu, choć nie jest to oczywiście łatwe. Ten werset, drodzy, dotyczy też prawd, nauki, doktryn, o których głosi Słowo Boże. Pomyśl, czy dostosowujesz swoje poglądy do nauki Pisma Świętego? Czy dostosowujesz Pismo Święte do swoich poglądów? Może tak być? Pewnie. Stąd się biorą dzisiaj religie, odstępstwa, herezje. Jeżeli wyrwiesz werset z kontekstu i będziesz się nim posługiwał, bo tak jest napisane, ale nie weźmiesz pod uwagę kontekstu historycznego, duchowego, to co ci doda? Potem możesz łatwo manipulować, łatwo przekręcać Słowo Boże. Więc sprawa jest, drodzy, jasna. Jeżeli ktoś twierdzi, że kocha Jezusa, że modli się do Niego, że wierzy, że nawet ma w nim zbawienie, nawet go wyznał, ale jednocześnie nie naucza prawdy ze Słowa Bożego, to nie może o sobie mówić, że jest zbawiony. Nie może. Ostre słowa? Ale powiem wam, że Jan jest lepszy. 2:4 czytaliśmy. Patrzcie jeszcze raz. Kto mówi? Znam go. Znam go. A przykazań jego nie zachowuje? To kim jest? Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Jan załatwia sprawę bardzo krótko. Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. I wiecie, naprawdę ten werset stawia do pionu. Takie wiadro zimnej wody na głowę. Na podstawie tego wersetu trzeba przetestować samego siebie i odpowiedzieć na pytanie w związku z tym, to mam życie wieczne, czy nie mam życia wiecznego? W tej sprawie. Albo jestem prawdziwym chrześcijaninem, który trzyma się Bożego Słowa, żyje praktycznie tym Słowem z dnia na dzień, albo jestem zwykłym kłamcą.
Albo jestem zwykłym religiantem, który w niedzielę ładnie się ubierze, pójdzie do kościoła, zaśpiewa, pomodli się i jest biblijnie wierzącym chodzicielem do kościoła, a nie uczniem. Jezus nie mówi, idźcie, czyńcie chodzicieli. Tylko idźcie i czyńcie uczniami. Mamy się uczyć od Pana Jezusa. A co robi uczeń? Jak nauczyciel mu wskazuje, źle robisz, no to uczeń, okej, dobra, przepraszam. I robimy to, co nauczyciel nam każe. Prawda? Naszym nauczycielem jest Pan Jezus Chrystus i przez swoje słowo i Ducha Świętego uczy nas. I znów, drodzy, pragnę podkreślić kolejną ważną rzecz, że nie chodzi o automatyczne jakby przestrzeganie przykazań. Co mam na myśli? Chodzi o to, że w naszym życiu nie może być takie stwierdzenie, no bo tak trzeba, nie? Bo Biblia mówi, bo pastor każe, bo w kościele słyszę, bo nakazania głoszą, no to dobra, już dla świętego spokoju to. To nie chodzi o to, bo to by była hipokryzja. Trzeba zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę tego chcę. Czy mam chcenie postępować tak, jak mówi Jezus? Czy naprawdę pragnę, nie dlatego, że mi każą, tylko pragnę trzymać się, stosować w praktyce tego, czego nauczał Pan Jezus? Czy raczej postrzegam tą sprawę w kategoriach, bo muszę? No bo muszę, no bo muszę. Więc jak powinien brzmieć wynik drugiego testu? Człowiek, który jest pewny swojego zbawienia, przestrzega przykazań. Przestrzega przykazań naszego Pana i Zbawiciela oraz wierzy w każdą naukę wynikającą z Bożego Słowa. Nie podważa rzeczy, które mu nie pasują. A są takie rzeczy, może niewygodne. Nie będę ich wymieniał, bo każdy wie, o jakie rzeczy chodzi. Nauczanie Jezusa fajnie, no ale to mi tam nie pasuje. Nie rozumiem tego, to znaczy, że to nie jest właściwe, to nie jest prawda. No tak nie może być. Jak wszystko, to wszystko. No to teraz trzeci test. Trzeci test pewności zbawienia. Pójdziemy do trzeciego rozdziału listu pierwszego Jana i werset 14 oraz 15. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset 14 i 15. Jan mówi tak. My wiemy, i zaczyna znowu od pewności. Mówi, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. Dlaczego? Bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Więc jak brzmi trzeci test? Miłowanie braci. Jan pisze, że nasza pewność zbawienia uwidacznia się w miłowaniu braci. W miłowaniu braci w Chrystusie. Zauważmy, że w tym fragmencie Biblia przeciwstawia miłość z nienawiścią. Miłość to jest przeciwieństwo nienawiści. Co to jest nienawiść? Gdybyśmy poszli do słowników, to mamy taką definicję. Jest to bardzo silne uczucie niechęci połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego. To chęć odwetu, pragnienie zemsty, uczucie ciągłej wrogości. Straszna cecha. I Jan wskazuje, że gdyby ktoś pielęgnował takie emocje w sobie, to on zaprzecza, kiedy twierdzi, że jest człowiekiem zbawionym, że Bóg w nim jest. On nie może tego wiedzieć, on nie może mieć pewności co do tego. Dlaczego? Bo człowiek nie może jednocześnie twierdzić, że kocha swojego brata w Chrystusie, a jednocześnie życzy mu, żeby powinęła mu się noga. No, coś tu nie gra. Życzy mu na przykład nieszczęścia, bo chodzi właśnie o zestawienie tych dwóch rzeczy. To jest wręcz nie do pomyślenia. Drodzy, prawdziwa miłość przejawia się w tym, że ostrzegamy naszych braci przed niebezpieczeństwami duchowymi, a nie pozwalamy i nawet chcemy w sercu, żeby mu tam się stało, tak? Nie chcesz, a dobrze ci tam i teraz żyj sobie tak. Nie. My ostrzegamy braci, mówimy, uważaj. To jest prawdziwa miłość chrześcijańska. Zobaczcie, Jan nazywa takich ludzi, którzy by tak życzyli sobie nawzajem. Mówi o nich, no takie straszne słowo podaje, zabójcy. Zabójcy, czyli mordercy. Dlaczego tak ostro, ktoś powie. Drodzy, dlatego, że dla Pana Boga taka postawa serca jest równa czynowi. Ponieważ nienawiść jest nasieniem, które prowadzi do każdego popełnianego morderstwa. Zanim ktoś zamorduje drugiego człowieka, to wcześniej go nienawidzi.
Jeszcze chyba nie zdarzyło się na świecie, że ktoś z miłości kogoś zamordował. Zamorduję cię z miłości. Tak cię kocham, że cię uduszę. Tak? No, to nie jest normalne przynajmniej, jeśli by coś takiego było kiedykolwiek. Ale zawsze pierw jest nienawiść. To ziarenko, które potem pęcznieje, rośnie i w końcu powoduje, że kogoś ktoś morduje. Pamiętacie, Jezus powiedział w Jana 8:44 takie słynne słowo. Diabeł jest zabójcą od początku. Od początku. Jest zabójcą, jest mordercą. Więc jeżeli ktoś żywi nienawiść, która jest przeciwieństwem miłości, tak jak wskazuje ten fragment z pierwszego Jana, to czyim dzieckiem jest tak naprawdę? Dokładnie, zobaczcie, jesteśmy na 14-15, nie? Ale pójdźmy do 10 jako kontekst. I w 10 wersecie czytamy tak. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Zobaczcie, że Biblia uczy nas, że istnieją dzisiaj dwie grupy ludzi. Uwaga, nie ma trzeciej. To jest straszne. Są albo dzieci diabła, albo dzieci Boga. Nie ma ludzi wierzących, niepraktykujących. Nie ma ludzi, no takich, okej, Bóg mi nie przeszkadza, ale zły nie jestem. Nie ma czegoś takiego. Albo należysz do jednej grupy, według Pisma Świętego, albo do drugiej grupy. Nikt nie może jednocześnie należeć do dwóch rodzin. Nie ma takiej opcji. I ten werset zawiera myśl, że kto nie miłuje brata swego, ten nie należy do rodziny Bożej. Jeśli nie należy do rodziny Bożej, to do której rodziny należy? Do rodziny diabelskiej. Czyim dzieckiem jest? Jest dzieckiem diabła. Człowiek albo jest w rodzinie Boga, albo jest w rodzinie diabła. Człowiek, który jest z Boga, miłuje Bożą rodzinę. Miłuje swoich braci. No zobaczcie, jakie to jest logiczne. Dlaczego miłuje swoich braci? Bo Jezus ich tak samo wybrał, zbawił, oczyścił krwią, tak jak mnie. I tyle. I dlatego ich kocham. Ale z drugiej strony trzymam się z dala od tej drugiej rodziny, która kłamie, ma innego ojca. Bardzo prosto. Chrześcijanin to człowiek, który kocha dzieci Boże. Kocha z nimi przebywać, kocha im pomagać, kiedy jest problem życiowy, duchowy. Kocha modlić się za swoich braci, pragnie ich szczęścia, pragnie ich rozwoju duchowego. To właśnie oznacza miłowanie swoich braci w wierze. No, przy tym wersecie też warto zastanowić się, czy człowiek narodzony na nowo ma coś wspólnego z którąkolwiek z cech dzieci diabelskich. Nie? Czy na przykład będzie w jakikolwiek sposób usprawiedliwiał szatańskie cechy, które są wrogie Panu Bogu, a które cechują dzieci diabelskie. To ważne, żeby wiedzieć o tym, nie? Bo myślę, że od tego się zaczyna, od takiego liberalnego podejścia. A tam, wiesz, no, ich sprawa, jego sprawa. Więc absolutnie tak nie jest. Dlatego, drodzy, nie jest możliwe, żeby ludzie reprezentujący tą drugą rodzinę, dzieci diabelskie, mogły mieć pewność zbawienia. Mogły mieć Ducha Świętego, prawda? Mogły imitować dary Ducha Świętego. Wiecie, o czym mówię. W tej sytuacji, jeśli są, to potrzebne im jest po prostu nawrócenie się. Zawołanie do Boga, nawrócenie się. Jak zatem powinien brzmieć wynik trzeciego testu na pewność zbawienia? Drodzy, chrześcijanin, który jest pewny swojego zbawienia, kocha swoich braci w Panu Jezusie Chrystusie. Miłuje ich Bożą miłością. Nie miłością ludzką, nie miłością ślepą, nie miłością pełną jakichś takich ludzkich emocji i tak dalej. Wszystko w różowych barwach, nie? Ale taką, która jest oparta na zasadach Słowa Bożego. Ten werset, zobaczcie, 10 mówi, kto nie postępuje sprawiedliwie i to jest połączone z tą miłością. Więc miłość musi polegać na sprawiedliwości, ale sprawiedliwości Bożej, nie naszej. To jest bardzo ważne. Prawdziwa miłość dba o duchową pomyślność nie tylko indywidualną, ale też o pomyślność swojego Kościoła. Więc jak w Kościele są jakieś potrzeby, jest apel do pracy, apel do członkostwa, żeby przyjąć, żeby działać razem ze zborem, głosić Ewangelię, tworzyć rodzinę, to dziecko Boże chętnie reaguje. Od razu reaguje, pomaga w lokalnym Kościele i współpracuje. No i warto się zastanowić, czy przejawiam takie Boże usposobienie dziecka Bożego w tej sprawie. Nie? Warto to przemyśleć. Teraz czwarty test. Czwarty test pewności zbawienia. Pójdziemy do 5 rozdziału, werset 1.
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. No, może tyle, bo to nas głównie interesuje. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem. No ktoś powie, no to jest raczej oczywiste. No przecież każdy z nas wierzy w Jezusa Chrystusa. No, chyba nie. Chyba raczej nie. Zauważcie, że ten werset podkreśla bardzo ważny szczegół. My nie mamy wierzyć w Jezusa. Ale straszne słowo powiedziałem teraz. Ale dajcie dokończyć. Jest zawsze ale. Bo w Jezusa to wierzą nawet niewierzący. No przecież wierzą, że Jezus przyszedł, że był, że się urodził w Betlejem. No przecież to postać historyczna. Nawet ateiści mówią tak, potwierdzamy, był. Ale ten werset mówi o czymś innym. Mamy wierzyć, że ten Jezus, ten, który przyszedł na świat w Betlejem, ten, który mieszkał w Nazarecie, umarł na krzyżu Golgoty, trzeciego dnia zmartwychwstał, jest zapowiedzianym Chrystusem. Jest Mesjaszem. Zobaczcie, Żydzi wierzą w Chrystusa. Tak, ale oni wierzą, że ten Jezus był Chrystusem. Że jest Zbawicielem. I cały czas Go wyczekują. Dlatego ten werset jest ważny. Człowiek zbawiony, człowiek, który jest z Boga, wierzy, że ten Jezus, który przyszedł 2000 lat temu, jest Mesjaszem. Jest Chrystusem. Musimy wierzyć, że Jezus jest Panem. Że jest wcielonym Bogiem. Jest jednym i, uwaga, jedynym Zbawicielem, pośrednikiem, arcykapłanem, arcypasterzem i nie ma innej drogi do zbawienia, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma jakichś tam dodatkowych dróg, równie dobrych, równie fajnych. Nie ma czegoś takiego. On mówi sam, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W to musimy wierzyć. Musimy też wierzyć w to, co Jezus sam o sobie twierdził. A na przykład wymagał podporządkowania sobie. Wymagał oddawania czci równej z Ojcem. Przemieniał się, pokazywał swoją boskość. Wierzysz w to? Wtedy tylko potwierdzasz, że Jezus jest Chrystusem. Że Jezus przyszedł w ciele. Dlaczego taka wiara jest ważna, drodzy? Ponieważ tylko taka wiara zbawia człowieka. Jest to w istocie wiara, wpisane Słowo Boże, które już na 700 lat, nawet więcej, ale najwięcej prorok spada właśnie w tym okresie, na 700 lat wcześniej opisywała, że Jezus Chrystus się pojawi. Dokładnie gdzie, dokładnie jak umrze, gdzie będzie wchodził, gdzie będzie wychodził. Wszystkie te rzeczy, tu taka zapowiedź, myślę, że w przyszłym tygodniu właśnie zrobię o tym kazanie, o proroctwach, które potwierdzają, że Jezus jest tym właśnie Mesjaszem. To jest fantastyczne, kiedy wejdziemy w świat proroctw. Nasza wiara się wzmocni. Wiecie, wielu ludzi twierdzi, że wierzy w Jezusa, który jest Chrystusem. Ale kiedy przyjrzymy się ich przekonaniom, kiedy przyjrzymy się ich życiu, to czy możemy tak powiedzieć? Wiecie, to nie chodzi o to, że my teraz chcemy patrzeć na innych, tak, oceniać ich, krytykować. W ogóle nie o to chodzi, nawet nie zamierzam tego robić. Ale pomyślmy, czy rzeczywiście Jezus jest ich Chrystusem i jest ich Panem, jest ich Zbawicielem. Myślę, że każdy z nas powinien sobie zadać to pytanie. Biblijnie niewierzący, powinniśmy od siebie zaczynać. Czy Jezus jest Panem mojego życia? Pomyśl o tym dzisiaj. Co to znaczy? Żeby to sprawdzić, znowu poddaj się testom. Zadaj sobie osobiste pytanie. Czy żyjąc w tym dziwnym świecie, polegam na własnym myśleniu? Polegam na własnych twierdzeniach? Czy raczej zdanie Jezusa jest dla mnie najważniejsze? Czy jest On dla mnie naprawdę wszystkim, co mam? I tylko w Nim pokładam swoją nadzieję. My to często śpiewamy w pieśniach. Tylko w Bogu jest moje zbawienie. Tylko w Nim duszy ukojenie. Okej. No ale to piękne słowa. Jezus się cieszy. No ale czy tak jest? Naprawdę czy tak jest? Czy jestem wierny swoim słowom podczas chrztu? Na chrzcie mówiliśmy tak. Jezus jest moim królem. Czy wierzysz? To pastor pytał. Tak, wierzę. I do wody. Okej. Jak jest po latach? Kto jest królem twojego życia? Praca? Zainteresowania? Hobby? Podróże? Pieniądze? Cele jakieś? Czy Jezus? Po latach. Czy jest królem? Czy przypadkiem ktoś go tam nie zdetronizował? Czy chętnie porzucam swoje poglądy, by wypełniać Jego wolę? Ale to jest trudne pytanie.
Mamy różne poglądy. Mamy różne wizje na życie. No ale czy jestem gotów rzucić wszystko, żeby robić tak, jak on chce? Na co poświęcam swój czas w ciągu tygodnia? O, takie praktyczne. To znaczy, ile na przykład czasu poświęcam na to, żeby oglądać YouTube, oglądać jakieś informacje, czytać o różnych rzeczach, zajmować swój umysł pewnymi sprawami, teoriami, wiecie, wypowiedziami. Dzisiaj tego pełno, szczególnie dzisiaj. A ile czasu poświęcam na to, żeby usiąść ze Słowem Bożym, klęknąć na kolana w swoim ulubionym miejscu w mieszkaniu, pomodlić się, powiedzieć: Panie, otwórz mi oczy na to, co chcesz mi powiedzieć. Otwórz. Powiedz mi, co muszę zmienić. Powiedz mi, co chcesz, żebym wiedział. Ile masz dni w tygodniu? Ile godzin poświęcasz na takie coś? Warto o tym pomyśleć. Więc jaki jest prawidłowy wynik 4. testu? Jak on powinien brzmieć? Odpowiedź brzmi: wiara, że Jezus jest Chrystusem. Nie tylko świadomość, kim jest Jezus, bo ludzie są świadomi tego, kim jest. Mogą wiedzieć, mogą cytować nawet Słowo Boże. Ale chodzi o to, żeby nasze życie było zgodne z tym, co wierzymy. Czy wierzysz temu, komu zaufałeś? Kiedyś, przed laty. No i ostatni test. Ostatni test, test numer 5. To jest 1 Jana, 3 rozdział, werset 24. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, werset 24. Jan mówi tak: a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, Bóg w nim. I teraz zobaczcie, to jest sedno. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Po tym duchu, pisze Jan. Po czym możemy poznać, że Bóg w nas mieszka? Że mamy zbawienie, że nasze zbawienie jest pewne. No właśnie, Jan mówi: po tym duchu, którego nam dał. No to pytanie bezpośrednie, między oczy. Masz Ducha Świętego? No jak to sprawdzić? Przecież nie da się do miernika podłączyć kogoś, nie? I tam pokazuje, ma, nie ma. Albo na jakiś tam wykrywacz kłamstw. No nie da się. Więc jak to zrobić? Biblia mówi jak. Zobaczcie do Galacjan, rozdział 5. Galacjan, rozdział 5, znany fragment. Wersety 22 i 3 oraz 25. Galacjan, 5 rozdział, wersety 22, 23 i 25. No i czytamy. Owocem zaś ducha są. No to w Grece powinno być jest. To jest jeden owoc przejawiający się na różne możliwości, ale to już nie ma znaczenia teologicznego. Są. Jakie to owoce? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I 25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Prosty test? Wystarczy przeczytać. Wiecie, o tym to można kazanie zrobić, takie naprawdę konkretne, i to chyba nawet ze 3 kazania. Chyba zrobimy. Chyba zrobimy. Ale wiecie co? Na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę? Zauważcie, że ten owoc, bądźmy poprawni grecko, że ten owoc nie jest owocem człowieka. On nie jest owocem pracy nad sobą. Niektórzy twierdzą, wiecie, że można wypracować sobie owoce Ducha Świętego. No tak to określają. Ale słuchajcie, nie da się czegoś takiego zrobić, bo to nie jest owoc człowieka, tylko owoc ducha. Nie jest to owoc naszej pracy, ciągłej, żmudnej, ale owoc pracy tego Ducha Świętego, który jest w nas. Nie da się pracować nawet nad tym, dlatego że to nie jest projekt, to nie jest zadanie do wykonania, które człowiek miałby do wykonania. Bóg nie mówi: no to teraz pracujcie nad owocami ducha. W poniedziałek miłość, wtorek pokój, tak? I po miesiącu, no to już wypracowałem, nie? Tutaj słabo, to jeszcze dopracuję coś. No nie da się tego zrobić. To jest niemożliwe.
No to pytanie, w jakim celu Bóg daje swojego ducha? Po co On to robi? Kochani, robi to po to, żeby owocując w nas potwierdzić, czyli naocznie pokazać, że jesteśmy zbawieni. O to w tym chodzi. I teraz, żeby to zabrzmiało biblijnie, pójdźmy do 2 Koryntian, rozdział 5, werset 5. Tam jest dowód na to, że tak jest. 2 Koryntian, rozdział 5, werset 5. I czytamy tak. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie ducha. Do czego nas przysposobił Bóg według tego fragmentu? Zobaczcie pierwszy werset. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Więc Paweł jako wytwórca namiotów wiedział, co pisze, jaki przykład daje. Kiedyś namioty były produkowane ze skór zwierzęcych i tak dalej. Znacie tą historię. Więc on mówi, że namiot to jest obraz, to jest przykład naszego ciała. Paweł pisze, że przyjdzie czas, kiedy nasze namioty, nasze ciała po prostu ze starości się rozlecą, rozsypią. I tak jest. Po prostu tak się mówi nawet, sypiemy się. Na starość się sypiemy. Wiecie, dziś mieszkamy w tych namiotach, ale kiedy one się rozpadną, to co mamy? Według Biblii. Mamy dom w niebie. Nie rękoma uczyniony, wieczny. Kiedyś naszym domem był namiot. Nasze ciało. A teraz naszym domem jest to, co Bóg już przygotował dla nas. I werset 5 uczy nas, że do tego, by się tam znaleźć, przysposobił nas sam Bóg. To pokazuje, że żaden człowiek nie jest w stanie sam osiągnąć zbawienia. Na przykład na drodze dobrych uczynków religijnych. Nie jesteś w stanie wychodzić do kościoła swoje zbawienie. Nie jesteś w stanie wymodlić jakimiś regułkami swoje zbawienie. Nie jesteś w stanie tego uczynić. To jest kompletne dzieło naszego Boga. Jest napisane, że On nas do tego przysposobił. Czyli sprawił, że jest to możliwe w ogóle, żeby o tym myśleć. I żeby to wszystko nam potwierdzić, zobaczcie, Bóg nam dał rękojmie Ducha Świętego. On nam dał ducha jako rękojmie. I to jest greckie słowo, które brzmi arabona. I ono oznacza poręka, zadatek, gwarancja. Doskonale znamy te terminy. To są prawnicze terminy. Różnica między kaucją jaka jest, a na przykład zadatkiem, rękojmiem? Bezwrotna. No, kaucja może gdzieś tam się, możemy ubiegać, żeby no, ktoś tam ją oddał. Ale jak Bóg mówi poręka, czyli ręczę, ręczę za to, za twoje zbawienie. Widzicie, o co chodzi? Duch Święty, który w nas mieszka, nie jest dany nam po to, żebyśmy sobie przyjemnie między sobą funkcjonowali, żeby nam było przyjemnie, żebyśmy się miło traktowali. To jest jeden z efektów. Ale Duch Święty jest nam dany jako rękojmia. Czyli Bóg mówi do nas niejako tak. Dałem ci to jako potwierdzenie, jako przedsmak twojego zbawienia. Potem dostaniesz resztę. O to się nie martw. Ja ci to gwarantuję. Jak Bóg coś mówi, to jest święte. Jeszcze nie było tak, że Bóg się wycofał ze swojej świętej woli. Proszę bardzo. Teraz dostajesz to, potem dostaniesz resztę. To jest twój zadatek. Oznacza to, że Bóg daje nam gwarancję. On ręczy za to, że mamy zbawienie. Dlatego właśnie znakiem, pewnością naszego zbawienia jest Duch, którego otrzymaliśmy, który w nas owocuje. I teraz zobaczcie, jest taki werset, który znamy. Jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Rzymian 8, rozdział, werset 9. Jeśli ktoś nie ma tego Ducha, a jak to poznać? Nie owocuje. No, nic. Mówi tylko, gada pięknie, wygląda fajnie. No ale nie owocuje. No to ma Ducha czy nie? No nie ma Ducha Chrystusowego. I Biblia mówi, ten nie jest Jego, czyli nie jest Bożym dzieckiem. I dlatego właśnie, jeśli ktoś tylko deklaruje swoją wiarę, mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, że wierzy, tak, ale w jego życiu w ogóle, ja nie mówię o wszystkich owocach, bo no, naprawdę jesteśmy ludźmi, no, niedoskonałymi, ale jeżeli w ogóle nie ma Ducha Świętego, nie ma objawów tego Ducha, to czy można zapewniać takiego człowieka, że jest zbawiony? I zobaczcie, na tym polu powstało wiele fałszywych nauk. Wiele fałszywych nauk.
Wiecie, tu trzeba bardzo dużo rozsądku, kiedy mówimy raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Bardzo dużo rozsądku. Bo to nie jest tak, że się ochrzciłeś, wyznałeś Jezusa i teraz rób ta, co chce ta, ja jestem zbawiony. I moje życie wygląda, jak wygląda i tak dalej. Bo to nie jest owoc tego Ducha Świętego, który jest. O to chodzi w tym wszystkim. Ale prawdziwe dziecko Boże, które naprawdę jest dotknięte Duchem Świętym, które owocuje, które te testy przechodzi dzisiaj, czytamy i tak, jest dobrze, jest fajnie, Bóg mnie prowadzi. No to my musimy mieć tą pewność, że Jezus to, co powiedział, to zrealizuje. Myślę, że teraz dopiero mamy pełny obraz tego 1 Jana 3,24, nie? Po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Czyli po jego owocach, po tym, że owocujemy. Jeżeli naprawdę otrzymałeś tego ducha, to będzie on cię prowadził na każdym etapie twojego życia chrześcijańskiego, do doskonałości w Chrystusie. Duch Święty, drodzy, skutecznie sprawia, że nie będziesz opierał się na własnych ludzkich przemyśleniach, ale będziesz pragnął być oświecony przez tego ducha. Będziesz pragnął być prowadzony przez niego. Będziesz odrzucał wszelkie ludzkie koncepcje dotyczące życia, istnienia, postępowania w tym świecie, który jest, wiadomo, przeznaczony na zagładę. Tutaj nie ma co ratować. Trzeba ludzi ratować, a nie świat i jakieś tam, wiecie, różne rzeczy, które tam ten świat, w tym świecie możemy spotkać. Można powiedzieć, że gdy naprawdę masz ducha, to nawet podczas dzisiejszych rozważań, kiedy czytamy te wersety z 1 Jana, to tylko uzyskałeś pewność. Tylko siedzisz i mówisz, tak, Pan jest we mnie. Mam pewność zbawienia. Więc jak brzmi prawidłowy wynik ostatniego testu? Posiadanie Ducha Świętego jest dowodem na to, że mamy życie wieczne. Duch Święty jest naszą pieczęcią dziedzictwa, do którego zmierzamy. Można wyobrazić sobie, że to jest Duch Święty taką pieczęcią na dokumencie stwierdzającym, że jesteśmy dziedzicami. Że po naszej śmierci albo przy przyjściu Pana odziedziczymy to, co jest naszym dziedzictwem. Tak to wygląda. Jeżeli masz ducha od Ojca, to jest chyba ważne, będziesz owocował. Będziesz owocował. On będzie potwierdzał w twoim życiu, że te wszystkie testy, których dzisiaj dokonaliśmy na podstawie 1 listu Jana, są ok, że są prawidłowe. Pamiętamy te testy? Przypomnijmy sobie te testy i wyniki tych testów. Okay? Więc pierwszy wynik. Zerwanie z trwaniem w grzechu i posiadanie bliskiej społeczności z Panem Jezusem i z Bogiem Ojcem. Drugi wynik testu. Przestrzeganie w swoim życiu przykazań naszego Pana i Zbawiciela oraz wiara w każdą naukę wynikającą z Bożego Słowa. Trzeci wynik testu, prawidłowy oczywiście, miłość do braci w Chrystusie. Miłość, która polega na praktyce, a nie na słowach. Czwarty wynik testu, wiara, że Jezus jest Chrystusem. To nie tylko słowa, to nie tylko deklaracje, ale to jest nasze życie. I piąty, prawidłowy wynik testu, Duch Święty, który wydaje owoce w twoim życiu. To nie ty dokonujesz pracy nad sobą, to nie ty wykorzystujesz metody psychologiczne, żeby polepszyć to czy tamto, czy odrzucić to czy tamto, tylko w pełni oddajesz się Duchowi Świętemu i on będzie wykonywał swoje dzieło. Dlaczego to ważne? Bo psychologia to są rzeczy, które trwają jakiś czas i często to ludzie potwierdzają. Natomiast Duch Święty dokonuje w człowieku trwałych zmian. Trwałych zmian. Więc podsumujmy. No to jak wypadły te testy? Nie mówcie, nie. To takie retoryczne. Ale warto przemyśleć, jak one wypadły na podstawie Bożego Słowa. Czy mamy pewność zbawienia? Czy mamy pewność, że Duch Święty jest naprawdę w nas? Każdy musi sam to przemyśleć, odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeżeli dostrzegłaś jakieś sprawy, w których Boże Słowo tutaj gdzieś tam zabolało, zakuło w serce, to Bóg wykazał te zaniedbania po prostu przez swoje Słowo. Poświęćmy ten tydzień, żeby może jeszcze raz odsłuchać tych rzeczy, przemyśleć je, żeby nasze życie było zgodne z wolą Pańską, przemyśleć swoje wyniki 5 testów z tym, co mówi Słowo Boże, jak powinno być, nie? Jeżeli jest konieczne nawet prawdziwe nawrócenie z twojej strony,
no to to jest najlepszy czas. Naprawdę, to nie ma co się wstydzić. Na kolana nawróci się do Pana, bo to nie ma co się czarować i nie ma co udawać, że wszystko fajnie, jak nie jest fajnie, nie? Jak wiemy, że jesteśmy chorzy, mamy test, okej, jesteśmy chorzy, no to dobra, tam będzie dobrze. No nie, coś trzeba z tym zrobić. To jest czas, by pokutować za swoje grzechy, pokutować za odrzucenie Słowa Bożego, pokutować za trwanie w grzechach, pokutować za niechęć do moich braci w Chrystusie, pokutować za lekkie traktowanie swojej więzi z Panem Bogiem i z Jego ludem. Drodzy, Pan Jezus naprawdę jest blisko. Naprawdę jest blisko i oczyszcza swój lud, żeby był po prostu gotowy na spotkanie z Nim. Jezus chce, żebyśmy byli czyści, żebyśmy byli gotowi, przygotowani. Wiecie, to nie jest czas na to, żeby zajmować się tym światem, żeby zajmować cały swój czas, energię na komentowanie tego, co się dzieje. Słuchajcie, powiem szczerze, głowa boli od tego. Włączasz Facebook wiecznie, tylko te same tematy. Cały czas. Memy, nie mem, dobra, okej, ludzie już się śmieją. Ale naprawdę niektórzy to serio traktują. Wiecie, przykre jest to. Ile można tego czytać? Ile można tego słuchać? Tych teoriach różnych, spiskowych, niespiskowych. Słuchajcie, jeszcze pastorzy to podbierają i piszą jakieś swoje opinie. Słuchajcie, to nie jest czas, drodzy przyjaciele pastorzy, naprawdę. Czas się zająć głoszeniem Ewangelii o chwale Chrystusa. Bo nieprawda o tym, co myślimy na tym świecie, nas zbawi. Tylko zbawi nas to, czy mamy trwałą więź z Jezusem i ta więź jest żywa. I ludzie nie widzą w naszych wypowiedziach kpiny, drwiny i innych rzeczy, tylko widzą Chrystusa i pokazanie drogi do zbawienia. O to w tym chodzi. To jest czas na oczyszczenie swojego życia z brudów. To jest czas na powrót do Boga w obszarach, w których doszło z naszej strony do zaniedbania. To jest czas na bycie Kościołem, na działanie razem z Kościołem dla sprawy Pana, bo to o to chodzi. To jest czas na głoszenie Ewangelii. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Jesteś na Facebooku, głoś Ewangelię. Dlaczego nie? Boisz się mówić, pisz. Ktoś będzie jechał autobusem, przeczyta, mówię, zastanowi się. Nie wiesz, jak to działa. Masz siać. Masz mówić. Ratujmy ludzi. Czyńmy ich uczniami Pana. Nie buntujmy ludzi przeciwko sobie. Nie stawajmy po jednej stronie przeciwko drugim stronom. To nie ma sensu. To nie jest chrześcijańskie podejście. To tyle z moich takich przemyśleń, które gdzieś tam ostatnio pod tym kątem naszych testów gdzieś dotknęły, gdzieś co zauważam, co myślę. Drodzy, niech łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie z wami w tym tygodniu. Niech was prowadzi, niech umacnia. Niech codziennie nasz Pan bada nasze serca. Bada nasze serca. Niech nam wykazuje, co ma do powiedzenia na nasz temat, a my nastawiajmy ucho. Nie zamykajmy głosu przed Panem Bogiem. Słuchajmy, co jeszcze jest do zmiany. Duch Święty pragnie dokonywać zmian, których od nas oczekuje. Także nie przeszkadzajmy Duchowi i trwajmy w Bożej miłości, w Bożej prawdzie i bądźmy pewni swego zbawienia. Amen.